Cześć, siemanko, strzałeczka, witajcie z tej strony Mafiosolec i witamy was w dosyć nietypowym odcinku, bo nigdy nie myślałem, że taki odcinek na kanale się pojawi. Oczywiście mistrz Adamo ze mną. Siema. Jesteś Mucio z Gracja z Brączek. Cześć. Cześć. Ogólnie witamy was w takim innym troszeczkę wydaniu Farminga 19 na Commodore 64, jak możecie zauważyć. Powiem wam, jestem w szoku, bo kiedyś, za dawnych czasów, jak się było małym, dużo się grało na Pegasusie i takich innych, a teraz no można sobie zagrać na Commodore w Farminga i kto by pomyślał, że jeszcze 19. Więc tutaj nasza maskotka jest. Na początku, jak widzimy, mamy do wybrania tylko głównie start i możemy sobie zaczynać. Do wyboru mamy 4 maszynki, po 2 widać na monitorze. Widzisz, bo czy nie widzisz? Jest ok. Mamy tu tak zwanego case'a, że tak możemy to nazwać, albo Massey Ferguson'a czerwonego. Maxuma. Z pługiem, więc jest Orka. Drugim jest, powiedzmy, że Deutschfahrer lub John Deere. Tutaj mamy właśnie go z siewnikiem. Na następnej maszynie mamy ciągnik, jest to stary New Holland z przyczepą do odwozu oraz do tego jest kombaj, jak słyszycie sami, prawdopodobnie chyba John Deere i to jest dosyć porządnym silnikiem. Najpierw będziemy musieli sobie wykonać orkę, więc przełączamy się na pierwszy z naszych maszyn. Cofniemy sobie i będziemy jeździć wzdłuż. Weź zagon zrób tam. Dobra, mamy pół nieobrotowy, ale będziemy potrzebowali jakiś zagon właśnie zrobić. Klikamy sobie M. Mógłbym jeździć na padzie, choć jest ciężko momentami ogarnąć to. O, w lewo. Ale sucho chyba jest, co? Tak, sucho. Fiury lecą. Kombaj na środku pola stoi. O, zarobiste. Czekaj, nie, lepiej mi się gra. Na padzie może później jakąś inną pracę, bo do orki trzeba jednak chwilę czasu poświęcić, bo całkiem... Całkiem wymagające to jest, żeby tutaj naprawdę ustawić padzik. Powiem wam, pierwsza klasa. FIFA by pograł na nim. Nie mogę z tego jego głosu. Chyba bym tego... Jakby dał radę, to pług by obrócił, ale nie da rady niestety. Ja postaram się orać tak, jak przypada na taki pług, czyli zagon zrobiony, więc to możemy sobie działać. Ten kombajn przestawić, bo tak trochę ci nie pasuje. Zaraz go przestawimy. Kombajn jest pod czwóreczką. O! Dobra. Pokażemy wam mapkę. Ogólnie, jeśli pytacie o tą wersję, można ją dostać jedynie w wersji kolekcjonerskiej na komputer. Jest to oczywiście ta płytka. Bardzo serdecznie zapraszam na odcinek do Brączka z unboxingu właśnie takiej wersji kolekcjonerskiej. Będziecie mogli sobie ją tam później oczywiście zobaczyć. Dobra, niestety bądź. Wersja na Pegasus, znaczy na Commodore, nie jest sprzedawca. Więc no tutaj ciężko by też było komuś takiego Commodore trafić, ale na pewno kilka osób by się znalazło. Coś niewyraźnie ten nasz dzisiaj kolega w Żlice. Musisz coś porządniejszego dzisiaj wziąć. Jestem ciekawy, ile osób z naszych widzów ma Commodore. Na pewno w znajomości to zaraz napiszę, że w co drugim domu jest Commodore i grają w Farminga 17. Na Commodore. Ja powiem wam, że ja w worce to tu kurde wprawiony, ale tu już musimy sobie odorać od tego. No, bruzda będzie na połowie pola, niestety. Ale i tak lepiej nie idzie niż za pierwszym razem. Tu jeszcze cofniemy trochę. Lekko cię zniosłem, chyba będzie krzywa bruzda. Bo niestety nie poszło nam to za pierwszym razem. Zrobimy sobie jakiś taki krótki film, bo jak widzicie, no troszeczkę tutaj działamy. To już będą gdzieś około 3-4 filmy nawet z naszego właśnie wyjazdu tutaj. Później z czasem myślę, że pojawią się filmiki z tak ogólnie całego wyjazdu, wiecie, od samego lotniska, bo mamy też ponagrywane właśnie z Adasiem trochę. Bronek może coś ciekawego wreszcie z GoPro zrobi. Także też tak mamy jest nadzieję, że to wszystko. Ale jest troszeczkę zajęty i... Musi zarobić na powrót. Na powrót Bronek musi zarobić, więc tutaj trzeba jakoś dorobić w międzyczasie. Ja tak z ciekawości, bo nie widzę, nie? Ora cały czas jak coś. To klawiatura jest taka sama jak przy kompie? Prawie że. Tak, ty powiem ci, że nawet byśmy jedynie troszkę... Różni się tylko tymi funkcjami. Poczekaj, szukam małpy. Ale jest niemiecka, więc ma takie same te, jak tamta chyba. Tak, funkcyjne, dokładnie. Dobra, tu nie będziemy chyba całego orać. Wolałbym sobie już ten siewnik zapiąć. Kombajn może skosić? No muszę zasiać najpierw, żeby skosić. O! Dawaj, czarny. No powiem ci, to już taki stary, dosyć stary Deutschfahrt. Wychodzi jak stary. Wiecie co, gdzieś tutaj widziałem, jest mapka. Weź podaj tam to pudełko. Nie wiem, czy z tyłu nie ma pokazanej mapki.
My mamy oczywiście posiadane swoje gospodarstwo, bo też by pewnie ktoś by pytał, no co tu można porobić ciekawego. Na czołówkę się pijesz. A, tu jest ciągnik, ja mówię, co tu stoi? Studnia. Powiem wam tak, mamy normalnie sprzedaż naszych plonów, więc które uda nam się tutaj tymi maszynkami zasiać. Później, jak widzicie, dosyć szybko nam tutaj to wszystko rośnie, więc dobrze, bo nie będziemy musieli zbyt długo czekać, żeby żniwa się odbyły. I tutaj... jak możecie... drzewa na środku, czy to? Co? To jest zagajnik taki był, trzeba uważać, nie? To się w następnym roku to się odora wszystko. Także jak na samej górze widzicie, jest farma. Na następnym widzimy pole, które rośnie i na samym dole również. I teraz... Może zadać, zobaczyć, co tam ciekawego jest jeszcze w środku? W środku, kiedy w pudełku? No bo nie wiem, czy coś tam jest ciekawego, czy też nie. I tutaj oczywiście paliwo się również też kończy. Możemy sobie napełniać na gospodarstwo. Pojedziemy sobie, jak tylko zasiejemy to i wyżnikujemy. W środku jest płytka na PC, która jest dostępna czyli też jest... w edycji kolekcjonerskiej. I prawdopodobnie manualne instrukcja, tak? Dobrze. Tak. Instrukcja. Może znajdziesz jakieś klawiszologii, które... Klawiszologia, instrukcja, jak to wszystko tak wygląda. Nie zdążysz na wodę sekundę. No nie zdążę, niestety w tym roku mniejsze plony, bo... Ogólnie jest możliwość zatrąbienia, a jeszcze tego nie użyłeś. Czekaj, to było więc na... H. Nie, to nie było na H, na tak, pewno? Or. Mi się wydawało, czekaj... Gdyby się nawet sam przed chwilą właśnie przeczytałem, mi się to też przypomniało. Zaraz, czekaj, nie mam nic ciśnięte innego, bo wcześniej jak miałem shift, to nie działało. Właśnie, może nie możesz. Nie, może stary dojdzie, nie ma jeszcze funkcji promienia. Więc tutaj na razie nie będziemy straszyć, tych pszczół. Pszczół. I to jest po prawej, już całkiem bez poprosić? Tak, tak, widzę, że już chyba to całkiem po prawej i chodzi, nie? Są cztery fazy podobno, więc tutaj to była pierwsza, druga, trzecia i chyba zaraz pojawi się czwarta. W tym momencie mogę powiedzieć i poprawić troszeczkę, bo nie wiedzieliśmy, ale... czerwony traktor, ten pierwszy to Casey H Magnum, zielony traktor to Fendt 700, taki... Mario? Wariot jest. Niebieski traktor, taki bardziej wyglądający na fiolet, to New Holland T7, a kombajn, nad którym zastanawialiśmy się najbardziej, to John Deere T560. Ze silnikiem perkinskim. Dobra, trzeba do tego dojść. 400. Pojemność na 400. Dobra, ogólnie siewnikiem zjedziemy sobie na farmę już. Nie wiem jak to z tymi fazami, ale chyba to już będzie jedna do cięcia, więc jedziemy sobie. Patrzcie, tu jeziorko. Mamy też oczywiście... Ja tu nie mam wiatraki, czyli będzie. Wiatraki, ale dobra, nie jedziemy na farmę, bo ja chcę szybko to skosić. Zjedziemy najpierw z naszego zboża, bo to trochę słabo, jak ciągnik będzie stał, a jeszcze nie zaczęliśmy kosić. O, jest i nasz bizon. Jest ten John Deere z silnikiem bizon. Dobra, chwilę prawdy, czy to już jest do koszenia? Jest do koszenia już. 2%, 4%, ale to sypie w tym roku, nie? 11 ton hektara. Nie wiem, czy będzie miał kto odwozić. Naprawdę jestem mega zszokowany. 322 litry paliwa, 100 na koncie. Później pokażę wam game over tej gry, bo wystarczy, że zatankujemy sobie właśnie ciągnik do fulla. Pieniążki nam znikną i gdy jesteśmy bankrutami, no to niestety game over. Trzeba zacząć grać od począteczku, więc tutaj trzeba się postarać. Faktycznie się okazało teraz, że to co było na środku to nie żadne zagajniki, tylko zboże sąsiada, który nie skosił i w tym roku dokończamy to. Więc też takie miałem przeczucie. Nie wiedziałem na początku o co chodzi, bo taki żółty. Ty dodajesz, że w ogóle z tlenem, z miską nie potrzeba podejść nic? Nie. Dobrze. Nie, o Jezus, ugryzł mnie. Możecie nam... Mogłem nie wkładać. Może dzisiaj na miasto wyskoczymy w takim stroju. Dosyć karnawałowym. Karnawałowym. Miałem 30 coś procent, nie? A chyba, że... A, dobra. Jak się podjeżdża do ciągnika, to już wysypało mi, nie? Bo miałem 30, całe, nie? Miałem 30 parę procent i mówię, kurna, ktoś ukradł zboże. Sąsiad złodziej pewnie. Ale nie, udało się. No wiesz co, samo mi się wysypało, bo no nie ma wysuwania rury, tylko wystarczy po prostu znajdować się w pobliżu ciągnika z przyczepą. I jak widzimy, no tutaj... Poczułem się jak na żniwach. No. Tak pięknie i głośno. Ale to naprawdę jak wistula jakaś. Taka porządna. No weź zamiast kosić, jeszcze to sprzedaj. No i właśnie teraz to będę robił. Czekaj, bo chcę tu, zobaczymy czy to łapie. Chcę to jeszcze trochę skosić, sprzedać i zostać bankrutem. Zobaczymy czy mi się uda. Krowa mi z roga dała. Ale kurczę, kto by pomyślał, nie, że taka gra wyjdzie na Commodore, nie?
miałem sobie robić ten odcinek taka, w domu. Słuchaj, jakby taka gra wyszła kiedyś na Commodore, to był hit, nie? No, to by był hit. Ja już bym grał na pewno, bo kiedyś bardzo dużo się grało, trzy kineskopy spaliłem w domu, mama mi już nie pozwalała grać. To ty bardziej byś nie grał. To farming byłby taki... Ja tam sprzedam. Największy ten, najlepszy ja bamber na wsi. Poczekaj. Weź teraz wysy... Ole, ładnie ole, się. Kurde, szybko się nie wiem czy odbierze przyczepa, nie? Weź się przerzuć na nią. O. 40%, to nie, to poczekaj. Co 40? Jedziesz wina chyba zepsuta, bo dźwięk nowy. Ale właśnie cichutko, nie? Gdzie to wywieźć, wiesz? Tak, ja ją tu... Dobra. Powoli tu. O, tu musisz... Trochę. Nie wiem, chyba tam powinien schodzić. Uderzyłem w drzewo niestety. Dom jest ta czteroosiowa, to nie wiem, czy dasz radę wjechać. Tutaj nasz sąsiad złodziej mieszka. Mamy na gospodarstwie kunia, pick-upa, jakieś beczki, dwie stodoły. Jest jeszcze jedna przyczepa, której nie podpinamy, bo to wózek kunia jest. Dobra, zobaczymy. O, ale pieniędzy żeśmy narypali, co? Ile? No, na razie 1500, ale 1900. Skończyło się na 1990. Jestem teraz ciekawy, czy jak ten, mamy tyle pieniędzy i będę chciał zatankować, to czy i tak zostanę bankrutem. Czekajcie. Game over. O kurde, nie zostanę bankrutem chyba. No dobra, czyli nie zbankrutujemy, to dobrze. Od zera do milionera. Od zera do milionera udało nam się wyjść już w pierwszym odcinku, nie jesteśmy bankrutami. Także bardzo. O, jak dałeś teraz czadu. Chcę jeszcze zobaczyć, czy tu gdzieś możemy sobie jechać. Nie bardzo. Tu jest przez krzaki i tak dalej. Sąsiada las jest, co? Ile mamy pół? Nie, no musimy. Tylko jedno. Nie, to nie Winczy tam będzie. Poczekaj, bo przydało mi się wyjechać może tu. Zmienię sobie ciągnik, bo tutaj pół mamy. A nie, no mamy to jest tak kolejne jedno. Pole. O Jezu, do żniwowania, drugie pole. Tu jest ambona, to na dziki. O to kurde, jest duże, to jest porządne. 12 hektarów. To no tu jest porządne, to od sąsiada też żeśmy kupili. Belki, biszko. No, nie wiem, co, to może być nawet, wiesz, 50-hektarowy odcinek. No, powiem ci chyba nawet większy. Do rzynku. No, tu mamy naprawdę spory kawałek pola, żeby to obrobić, to tak z dwa tygodnie trzeba posiedzieć. No to myślę, że masz już teraz. Czekaj, także mamy na pewno długie, mamy dwa pola. Wieczory. Czekaj, jestem ciekawy, czy Maja. Jeszcze. Kurde, naprawdę jest. Się wystraszyła. Naprawdę jest dosyć spore to pole. Jestem zdecydowany tym, patrząc na wielkość pierwszego pola. No nie wiesz, to się ciągnie, to jest to jak nic 50. Podłapię po łóżku. A jak krówka robi? No pokaż. Ja nie jestem krową. Także mamy dwa pola, ja czy jest... Ale ma to rogala. Nie, niestety nie zajadę już dalej chyba, tu? Albo w lewo jeszcze da się odbić? Nie, tu już widzimy ekran na mnie skręca, więc mamy no, dwa porządne pola. I co, nie będziemy wam przedłużać, bo chcieliśmy taki dość krótki odcinek, bo lecimy jeszcze sobie polecamy podpinić. Kupować tą. Kolekcjonerkę mówię, nawet dla takiego pogrania, przetestowania, Macie, jak Komodore, to wszystko będzie wyglądało. Także co, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę, za tą chwilkę, że nam poświęciliście. Mam nadzieję, że już następnym razem normalnie w farmingu na komputerze się zobaczymy. I co, do zobaczenia, choć jeszcze pamiętam, miałem wyłączyć i pokazać wam, jak wygląda wersja na Commodore. O! Ślicznie. O! Giants jeszcze jest. Cześć, bo nie widzę. Chcesz zobaczyć? Proszę bardzo. Widzisz czy nie? Dobra, widzę. Dobra. Także jak widzicie, tak wygląda ta cała kasetka. I co? My wam bardzo serdecznie za uwagę dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie strzałeczka. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.